Gmina liczy 16 wiosek. Wydaje mi się, że w naszej wiosce najwięcej chyba inwestycji powstało, bo byliśmy pierwszymi, którzy mieli wodociąg, gazyfikację. To wszystko było kiedyś w czynach społecznych robione, to już jest ponad 20 lat temu. Telefonizację to w ciągu jednego roku myśmy zrobili też z własnych środków. I teraz zaczęliśmy kanalizację, to już trwa 9 rok. Połowa wioski ma kanalizację, już jest sieć podłączona, przepompownia oczywiście do Pewiku, do miasta, ścieki rzucamy, wodę mamy teraz z miasta, z wodociągów. No i teraz jak wszedł fundusz sołecki, to każda wioska jest podzielona w ten sposób, że w zależności od mieszkańców, ilości mieszkańców. U nas wychodzi, w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi 18 400 złotych rocznie do wykorzystania. No, fundusz sołecki w pierwszej kolejności, pierwszy rok jak wszedł, przeznaczyliśmy na budowę wodociągu, bo jest w Krównikach taki przysiółek za torami i tamta część wioski nie miała wody bieżącej. I więc poszedł tam i w tej chwili już cała wioska ma wodociąg. Następne lata poszły, okna zostały wymienione, drzwi, świetlicy i posadzka została tu położona. Kuchnia, a w tym roku, w 13 zostało położone, zostały płyty, wyłożony sufit z płytami gipsowymi, no i odmalowana świetlica gipsowana, kuchnia i tamte pomieszczenia obok łazienka. Tu odbywają się zebrania, zabawy składkowe, organizujemy sobie opłatek. Jest wyremontowana świetlica w środku i teraz jest remontowana na zewnątrz. Grzybek jest postawiony tak samo, z funduszy też. Jest robione też tak samo ogrodzenie zaczynane w koło świetlicy tam. Warto robić, tak. Mieszkańcy uważają, że to jest bardzo potrzebne, bo każda wioska może sobie coś zrobić. Czy urządzić plac zabaw, czy świetlicę wyremontować, czy chodnik zrobić. Po prostu to jest do dyspozycji mieszkańców i to jest bardzo dobre, bo mieszkańcy sobie sami wybierają. Większość mieszkańców decyduje, co z tych środków należy zrobić. Myślę, że to boisko tam do siatkówki jeszcze powinno być skończone. Trybuny by się przydały też, lepsze na boisko też. Dosyć ludzi przychodzi na stadion. Coś zawsze można zrobić. Zawsze to są jakieś środki, nieduże, ale zawsze coś dla wioski można zrobić. Łączy nas to wspólna ta praca, cośmy robili wcześniej w czynach społecznych, także przy Grzybku czy przy stadionie to przychodzą mieszkańcy, pomagają, Rada Sołecka, klub sportowy, tak wspólnie razem działamy i to ludzi łączy i wiąże.